To było kolejne upalne i suche lato. 9 rano i niewyobrażalna spiekota składały się na kiepski humor i ogólne, złe samopoczucie. Sierpniowe słońce było tak mocne, że parzyło przez zamkniętą szybę skórę siedzącego na tylnym siedzeniu samochodu Ernesta. Mamo, weź podkręć bardziej tą klimę, bo się uduszę. Jęknął przeciągle chłopak. Nie mogę, skarbie. Wiem, że ci gorąco, ale sam wiesz, że stale się przeziębiasz od tego. Ja zresztą też. Tak jest wystarczająco dobrze. Mogę ewentualnie wyłączyć całkowicie, a ty otworzysz sobie okna. Jedziemy na tyle szybko, że będzie ci tam z tyłu przyjemnie wiało. Boże broni! Rzucił od razu. Nie waż się. Dobra. Niech już będzie jak jest. Mruknął niezadowolony. Ernest wiedział, że miała rację. Ilekroć nastawiał klimatyzację na maksa, to zawsze jakoś kończyło się przynajmniej katarem w domu. Wytrzymasz, już dojeżdżamy. To akurat mnie nie cieszy. Aneta spojrzała w lusterko, skrzywiła się lekko i pokręciła głową z bezsilności. Byli w drodze do ciotecznej siostry Anety, Eweliny, która zaprosiła ich na cały dzień. Ot tak, w odwiedziny. Mieli zostać do wieczora. Ernest nie był w siódmym niebie, bo Ewelina miała syna. Młodszego od niego o kilka lat. On sam miał na chwilę obecną 13, a wiadomo, że to już ten wiek, kiedy wchodzi się powoli w dojrzewanie, już zaczyna się myśleć o trochę innych rzeczach niż o głupich zabawach i niańczeniu młodszego kuzyna. Oj, nie wymyślaj już, zirytowała się Aneta. Jeśli chodzi ci o Andrzeja i już ci się nie podoba, że spędzisz z nim dzisiejszy dzień, to pamiętaj, że ostatnio widzieliście się na jego komunii i od tego czasu na pewno już podrósł na tyle, że się dogadacie i obejdzie się bez bujek. No, ale mamo, to przecież ciągle dzieciak. Ile on ma teraz z 10 lat? Co ja będę z nim robił? Nie wiem, czy zauważyłaś, ale ostatnio obracam się w nieco innym towarzystwie i gdyby nie to całe spotkanie, siedziałbym teraz z Malwiną w jakiejś kafejce albo opychalibyśmy się popcornem i nachosami w multikinie. Ernest, ostrzegam cię. Jeśli będziesz dzisiaj robił jakiekolwiek problemy, czy cioci Ewelinie, czy Andrzejowi, to obiecuję ci, że przez długi czas nie będzie ani Malwiny, ani multikina, ani nachosów. I na wyjście z kumplami też nie licz, bo żeby spotykać się z innymi, to najpierw trzeba umieć się dogadywać z własną rodziną, wiesz? A przynajmniej by wypadało. Także radzę ci się zachowywać. Nastolatek już otworzył usta, żeby zaprotestować, ale ostatecznie wywrócił oczami na jedną stronę i postanowił nic nie mówić. Znał matkę, doskonale wiedział, że nie rzucała słów na wiatr i swoimi komentarzami nic nie wskóra, a jedynie uda mu się tylko zdenerwować się na dobre. Stwierdził, że stawka jest zbyt wysoka, żeby ryzykować, bo szlaban na kino, kumpli i dziewczynę naraz to już zdecydowanie za dużo. Jechali polną drogą w otwartym słońcu. A jak okiem sięgnąć po lewej i po prawej stronie, rozciągały się tylko łany zboża. Na szczęście, na horyzoncie zaczynał się już zarysowywać obraz niewielkiej wsi pod Kielcami. A jakieś 3 minuty później pojawiły się pierwsze zabudowania. Miniemy jeszcze parę domów i zaraz wjeżdżamy na podwórko, powiedziała kobieta. Ach. I nie siedź taki nawzdyczony, bo przecież nic się takiego nie dzieje. A to tylko dosłownie kilka godzin. Nikt ci tu nie zrobi krzywdy. Chłopak siedział tylko naburmuszony ze słuchawkami na uszach i nic nie odpowiedział. Bo zresztą nawet nie słyszał, że ta coś do niego mówiła. Aneta wjechała na wyłożony żwirem podjazd po lewej stronie od drogi głównej i zatrzymała auto przed bramą. W oknie domu pojawiła się uśmiechnięta kobieta w średnim wieku. Pomachała do nich i wykonała jakiś szybki ruch rękoma, co prawdopodobnie znaczyło, że już leci otworzyć bramę. Po chwili samochód był już na niewielkiej posesji.
Aneta jako pierwsza wysiadła, by uściskać siostrę, a zaraz za nią wyskoczył Ernest z wymuszonym uśmiechem. Podszedł do ciotki i z trudem, kryjąc obrzydzenie, dał się ucałować w oba policzki, jak to ciocie mają w zwyczaju. Nareszcie jesteście! Wykrzyknęła z szerokim uśmiechem Ewelina. Tak się cieszę, że przyjechaliście. Strasznie długo się nie widzieliśmy, prawda, Anetko? Ostatnio chyba nawet na komunii mojego Andrzejka. W maju, kilka lat temu. Tak, masz rację. A właśnie, gdzie ten nasz Andrzejek? Jestem ciekawa, jak się zmienił przez ten czas. Ernest też już się nie mógł doczekać w samochodzie. Chłopak na te słowa obrócił gwałtownie głowę w stronę matki, ściągając gniewnie brwi i ściskając szczękę. Co świadczyło o tym, że to absolutnie nie była prawda. Ta spiorunowała go wzrokiem, co przypominało mu o groźbach, jakie dziś usłyszał w razie niewłaściwego zachowania. Stanął spokojnie, obciążając lewe biodro i czekał tylko bezradnie na dalszy rozwój wydarzeń. Ha, tak, już go wołam. Kobieta o promiennym uśmiechu odgarnęła rzadką grzywkę z czoła, weszła na schodki i otwierając drzwi zawołała. Synku, już przyjechali, zejdź do nas. Po chwili rozległy się szybkie kroki zbiegającego z piętra chłopca i w progu ukazał się niski blondynek o jasnych oczach i piegowatej buzi. Ubrany był w zwykły t-shirt z jakimś kolorowym nadrukiem i krótkie spodenki do kolan. Na ręce miał elektroniczny zegarek, a na nogach stare, zużyte już tenisówki wyblakłego, niebieskiego koloru. Chłopiec często spacerował po okolicznych polach, a także zaglądał co jakiś czas do pobliskiego lasu, więc obuwie było już trochę zniszczone. No chodź tutaj, powiedziała Ewelina, przywołując go ręką. Nie wstydź się, no przecież się już widzieliście. Przywitaj się. Andrzej podszedł nieśmiało do gości i wbił wzrok w ziemię. Witaj, ciociu. Cześć, Ernest. Ten nawet na niego nie spojrzał, bo zresztą i tak niewiele widział spod swojej długiej grzywki na oko. Odburknął coś tylko niejednoznacznie i nawet nie zrobił kroku w jego stronę. Cześć, Andrzejku! Powiedziała Aneta, wyciągając ramiona w stronę chłopca. No ale ty urosłeś, no no, prawdziwy mężczyzna. Już całkiem inaczej wyglądasz. No i rysy ci się zmieniają. Chłopiec uśmiechnął się uradowany słowami ciotki, bo sam czuł, że to prawda. Czuł się już wyższy, silniejszy i taki męski. Poza tym lubił, gdy ktoś się o nim wypowiadał w ten sposób. Ernest natomiast nie mógł już tego słuchać. Wiele by dał, żeby znaleźć się już w środku. Najlepiej w kuchni ze szklanką lemoniady z lodem, byleby nie stać już na tym skwerze i nie uśmiechać się do siebie na siłę bez sensu. Tego typu słodkie słówka i pieszczotliwe powitania uważał za całkowicie zbędne. A dzisiaj to już w ogóle zbierało mu się na pawia. To co, kochani? Może coś zjecie? Jesteście z drogi, więc na pewno... Nie, nie. Zjedliśmy duże śniadanie przed wyjazdem, a teraz poprosiłabym cię bardzo o coś chłodnego do picia, jeśli mogę. No jasne, jasne, pewnie. To usiądźcie na trasie. Tam z drugiej strony domu są krzesła i stolik ze szklankami, a ja już niosę zimny sok pomarańczowy i kompot z młodych malin. Sama robiłam. Ja chcę kolę. Ernest! Syknęła przez zęby Aneta, ale chłopak tylko wzruszył ramionami i popatrzył pod nogi. Kobieta machnęła tylko ręką, znowu się uśmiechnęła i zniknęła we wnętrzu domu, by po chwili pojawić się z dwoma dzbankami napojów. Ej, jak chcesz kolę, to nie ma sprawy. Jest na górze w lodówce. Kupiłem sobie ostatnio, bo też mi się zachciało. Teraz takie upały. Serio? Masz? Ucieszył się Ernest. To mogę sobie wziąć? Jasne, idź. Po schodach i drugie drzwi po lewej. Tam mamy kuchnię. Trafisz. Dzięki, stary. Tobie też przyniosę. Nawet nie wpadło mu do głowy, żeby zdjąć buty w korytarzu. Wleciał pędem na górę, zatrzymał się na moment i dopiero rozejrzał. Piętro składało się z kilku pomieszczeń. To, do którego drzwi były całkiem otwarte, było kuchnią.
co spostrzegł po zabudowie, dużej wyspie z boku i ogromnej, szarej lodówce, którą było świetnie widać już z korytarza. Drzwi do pokoju, bardziej po prawej, były lekko uchylone i widać było żółte ściany, kawałek niepościelonego łóżka i jakieś porozrzucane skarpetki, więc było jasne, czyje to lokum. Następne drzwi, zaraz koło pokoju Andrzeja, były już zamknięte, ale i były prawie całkowicie przeszklone. Prześwitywały przez nie jakieś pastelowe kolory w odcieniach różu i widać było duży mebel ustawiony na środku, który był zapewne jakąś kanapą, może małą sofą. Ernest nie wiedział, ale też nie miał zamiaru tam wchodzić. W końcu przyszedł tylko po kole. Z łatwością wydedukował, że musi to być sypialnia cioci Eweliny, bo co innego? Przecież nie łazienka. A tak swoją drogą to do łazienki też by zajrzał. Może jakaś damska bielizna akurat się suszy na kaloryferze. Kto wie? Zaśmiał się pod nosem, a potem mimowolnie wzdrygnął, gdy wyobraźnia podsunęła mu obraz skąpo ubranej ciotki. Skrzywił się i ruszył do lodówki, gdzie czekał na niego upragniony napój. Wziął co chciał, trzasnął drzwiczkami, po czym obrócił się na pięcie, by zbiec do towarzystwa na dół i schłodzić się wreszcie tego dnia. W gardle miał sucho, jakby zeżarł garść piasku. Jednak w progu kuchni zatrzymał się z butelką w rękach i przystanął na chwilę. Dopiero teraz zwrócił uwagę na czwarte drzwi. To śmieszne, wchodząc tu nawet ich nie zauważył. Nie były jakoś sprytnie schowane, ale jednak były zamknięte. Wyglądem różniły się od reszty drzwi w tym domu. Były inne, jakieś takie stare. Biała farba lekko odłaziła miejscami, a klamka wyglądała dość licho, trochę za bardzo opadała w dół. Znajdowały się zaraz koło schodów z boku, tak, że z kuchni było je już centralnie widać. To dlatego młody powiedział drugie drzwi, pomyślał. No, to chyba nie jest łazienka. Może jakąś spiżarnię tu mają, albo coś? Po paru sekundach przestał się zastanawiać, bo czuł, że zaraz umrze z pragnienia. Zbiegł prędko na dół i usiadł ze wszystkimi na tarasie. O matko, jak dobrze się napić! Błogosławiony ten, kto wymyślił ten cudowny napój. Ten twój cudowny napój to zwykły odrdzewiacz do rur, skwitowała Aneta, mierząc syna wzrokiem. Zrób sobie kiedyś test. Włóż kawałek surowego mięsa do szklanki, zalej tym paskudztwem i zostaw na całą noc. Rano zobaczysz, co się z tym stanie, a nawet już ci mogę powiedzieć. Będzie całe dziurawe, jak szwajcarski ser. I to samo dzieje się z twoim żołądkiem. Ale Ernest nie słuchał matki. Kiwał tylko potakująco głową, co oznaczało, że całkowicie bagatelizował jej słowa. No, to w takim razie pijemy odrdzewiacz, powiedział zadowolony i stuknął się szklanką z Andrzejem. Aneta miała poniekąd obsesję na punkcie zdrowego odżywiania i generalnie w domu nie było praktycznie nic szkodliwego. Żadnych słodyczy, chipsów, o słodkich napojach nie wspominając. Dlatego też Ernest wykorzystywał każdą nadarzającą się okazję, żeby tylko móc od czasu do czasu zjeść czy wypić coś takiego. Słuchajcie, jest już po 11:00, a na 12:00 jest msza w naszym kościele. Zaczęła teraz Ewelina. Zdecydowałyśmy, że się na nią wybierzemy. Wujek Krystian był ostatnio ciężko chory, a teraz znowu gorzej się poczuł. Wypadałoby się pójść pomodlić za niego. Zawsze to coś pomoże. Oczywiście możecie iść z nami, jeśli chcecie. Przyjdziemy się jeszcze po wsi i może wejdziemy do sklepu po jakieś lody. To co? Do kościoła? I wy wierzycie w te średniowieczne bzdury? No nieźle, ale skansen. Zachichotał wrednie Ernest, wyśmiewając plan ciotki. Jednak natychmiast się opanował, przypominawszy sobie o konsekwencjach tego, co właśnie robi. I dodał tylko sorry. Tak, w takim razie rozumiem, że zostajecie i czekacie na nas tutaj. Chyba, że ty, Andrzej, chcesz iść, zapytała ciotka. Nie, mamo, ja też zostanę. Teraz będzie największy upał, bo akurat nadchodzi południe, więc bardzo bym marudził.
Poza tym nie chcę, żeby Ernest siedział sam. A tak to sobie coś porobimy, pogadamy, no wiesz. Może to lepiej, pomyślała Ewelina. Jej też nie uśmiechało się zostawiać chłopaka samego u nich w domu. Nigdy nie wiadomo, na co mógłby trafić. W końcu każdy ma jakieś tajemnice. No, to my się zbieramy, powiedziała Aneta, wstając z krzesła i zabierając torbę. Nie bierzemy samochodu. Chętnie się przejdę i rozprostuję nogi po podróży. Wszystko macie w domu, gdybyście czegoś potrzebowali. Ernest, Andrzej ci wszystko pokaże, co gdzie jest. Jedzenie macie na blacie w kuchni. Odgrzejcie sobie na ogniu albo w mikrofalówce, a picia jest pełno. Powinnyśmy być najdalej za kilka godzin, bo ta msza będzie trwała godzinę i pewnie pokręcimy się jeszcze po okolicy. Nie wiem, czy nie pójdziemy tam pod las się też przespacerować. Zobaczymy, na ile nam starczy sił. Ale wy tu sobie poradzicie, co? No jasne, ciociu, uspokajał Ernest. Nie ma strachu. Chałupy z dymem nie puścimy, co nie młody? Ewelina wyglądała, jakby mniej więcej właśnie tego się bała. Zabrała ze stołu komórkę, dosunęły krzesła z Anetą i poszły w stronę furtki. Tylko nie rozwalcie domu i uważajcie na stare wazy w korytarzu. Andrzej, ty wiesz, które? Krzyknęła już za furtką Ewelina i obie pomachały w ich stronę. Dobra, spoko! Odkrzyknął Andrzej i ruszył w stronę Ernesta, który stał teraz na jednej z grządek ogrodowych, depcząc całkiem już wyrośnięte, czerwone kwiaty. Oglądał dom, tym razem z zewnątrz. Wcześniej jakoś nie było czasu, żeby to dokładnie zrobić. Był całkiem normalny. Zdawał się mieć wszystko to, co te inne w okolicy. Białe ściany, czerwona blachodachówka, antena przytwierdzona w pobliżu balkonu i pranie suszące się na nim czyniło z niego zwyczajny, pospolity dom wiejski. Niczym się nie wyróżniał. Ale chłopak zauważył jedną istotną rzecz. Budynek był dwupiętrowy, a przynajmniej było to jedno piętro z jakimś poddaszem. Świadczył o tym mały świetlik tuż pod spiczastym zwieńczeniem dachu, a to oznaczało, że tajemniczym pokojem był zapewne strych. Ernest się ucieszył. Nie miał u siebie czegoś takiego, bo akurat mieszkali w dwupokojowym mieszkanku w bloku na parterze. Okrągłe okienko musiało być jedynym źródłem światła w tamtym pomieszczeniu, bo Ernest obszedł cały dom, ale innych okien na tej wysokości po prostu nie było, a dach był ich pozbawiony. Z zadumy wyrwał go Andrzej. Ale patelnia, co? A co ty tak zadzierasz głowę do góry? Spytał zza jego pleców. Kurde, młode, przestraszyłeś mnie. Ta? A co ty taki strachliwy jesteś? Nic, po prostu się tak nie skradaj. Strasznie cicho chodzisz. A tak sobie patrzę, co tu macie ciekawego. Ale chyba nic. Normalna, zwykła wiocha i zwykła chata jak wszędzie. Nuda. Nieprawda, oburzył się chłopiec. Mamy kury za domem i króliki. Mama ma piękny ogród. A raczej miała, póki go nie zdeptałeś. Powiedział smutno, patrząc, gdzie stoi chłopak. A w budzie leży Sonia, jak się chcesz w nią pobawić. Umie sztuczki i jest bardzo zdolna. Sonia była w rzeczywistości dużym, białym owczarkiem podhalańskim, który leżał teraz w cieniu budy i ciężko dyszał z wywieszonym językiem. Ernest popatrzył w tamtą stronę. Biedne zwierzę, pomyślał. Pewnie męczy ją bez przerwy swoimi głupimi trasurami. Nie wygląda, jakby się chciała bawić, powiedział na głos. Bardziej jakby konała z pragnienia. Przyniósłby się jakąś wodę na ten trawnik albo coś. Nic jej nie jest. Wie, gdzie ma wodę. W kuchni. Jakby chciało jej się pić, to by sama poszła. Mam też konsolę na górze. Możemy sobie w coś pyknąć. Zobaczymy, kto jest lepszy. Powiedział z nutką chęci rywalizacji w głosie. No, niby można zagrać rundkę, ale to nie jest jakieś fenomenalne, stwierdził. A powiedz, no małe, co to są za drzwi? Tam zaraz koło kuchni, czy tam koło schodów bardziej? A, to nasza taka graciarnia. Nie ma tam nic ciekawego, z tego co wiem. Z tego co wiesz? Zdziwił się. To znaczy, że tam nie byłeś?
Tam się nie schodzi. Mama czasami tylko tam zagląda wieczorami, ale nie wiem po co. Chyba coś tam zanosi po prostu. Jakieś śmieci, niepotrzebne graty. Rzekł zakłopotany. Parę razy widziałem tylko z pokoju, że tam wchodziła już tak bardziej późno w nocy i miała w ręku świecę. Ale mnie zawsze mówi, że tam nie wolno wchodzić. Nawet kiedyś zdawało mi się, że słyszę, jak z kimś rozmawia. Ale to dziwne, bo tam przecież nie ma zasięgu. O kurde, może twoja stara gada sama do siebie, no nieźle. To tam nie wolno wchodzić, czy tobie tam nie wolno wchodzić? To różnica. Powiedział przemądrzałym tonem. Nie, słuchaj, tam naprawdę nie wolno. Jakby się mama dowiedziała, wiesz co by mi zrobiła? Co by nam obu zrobiła? Ona zawsze mi powtarzała, żeby tam nie wchodzić. Nie rozumiesz? No i nic dziwnego, młody. Jakbym był taki mały jak ty, to przypuszczam, że sam bym się bał tam wejść. To w końcu strych, tak? Pomyśl, przecież tam wszystko może być tak poustawiane, że jakbyś coś potrącił, to by się na ciebie posypało i mogłoby cię przygnieść, a może nawet skasować. Cholera wie, jak ciężkie starocie tam ładuje i co tam w ogóle jest. Wiesz, jakoś nigdy mnie specjalnie nie ciągnęło, żeby to sprawdzić. A mnie i owszem, powiedział, zacierając ręce i ruszył do środka. Ernest, nie wchodź tam, proszę! Jak to zrobisz, obaj będziemy mieli... Dobra już, bo się zesrasz. Nie wejdę. Uspokajał chłopak z lekkim uśmieszkiem, który już oznaczał jakiś pomysł, ale Andrzej o tym nie wiedział. A teraz chodź na górę, zobaczymy co tam masz na tę konsolę. Bo jeszcze mi zarzucą, że się tobą nie zajmuję, a wtedy to ja będę miał prawdziwy problem, uwierz mi. Andrzej, nieco uspokojony, odetchnął z wyraźną ulgą i obaj poszli do jego pokoju. Zagrali w FIFA. Chłopiec próbował dorównać starszemu kuzynowi, ale trochę mu brakowało do jego poziomu. Był zręczniejszy i znacznie szybszy od niego. Od razu widać, na co poświęcał czas z kolegami. Oczywiście parę trafień było kwestią, jak to mówił Andrzej, farta. Ale zdecydowanie przebijało się już tutaj jakieś doświadczenie. Godziny spędzone przed dużą plazmą na poddaszu u Filipa, najlepszego kumpla Ernesta, robiły swoje i było to widać. To jednak nie przeszkadzało nastolatkowi w utrzymywaniu dobrych stopni. Jego wyjścia z domu były dość częste i zabierały wiele godzin, jednak oceny na tym nie ucierpiały. Trzymał poziom, przez co miał też więcej spokoju w domu. Bo matka nie miała się czego czepiać. No i co, młody? Pozamiatałem, nie? Powiedział z wyraźną satysfakcją w głosie. Dobra, dobra. Automatycznie zaczął bronić się Andrzej. To było niezłe, ale królem strzelców to też nie jesteś. Na tam, niepotrzebna mi twoja aprobata. Sam wiem, że jestem zajebisty. Dobra, słuchaj, one wrócą i tak za parę godzin. To mamy dużo czasu. Co byś powiedział na chowanego? Ta chata jest ogromna w porównaniu z moją klitką i chętnie sobie skorzystam z tego, że tu jestem. Ty natomiast znasz tu pewnie każdą dziurę i najlepsze skrytki, więc na pewno dobrze się schowasz. Będziesz miał sporą przewagę, ale nie przeszkadza mi to, bo ja z kolei będę miał frajdę po prostu z tego, że się chowam, skoro tu jest i tak dużo miejsca. Będę też chętniej szukał, powiedział na zachętę. Chłopiec pomyślał chwilę, ale zaraz przystał na tę propozycję. W końcu Ernest powiedział, że tam nie pójdzie. Przecież go nie oszuka. Dlaczego miałby kłamać? Obiecał mu, a przecież danego słowa się nie łamie. Mama tak go uczyła. Okej, ale potem coś zjemy albo zrobimy przerwę. Robi się głodny, a mama chyba zostawiła nam pierogi. Spoko, sam już jestem głodny jak pies. A tak za pół godziny to już w ogóle całą lodówkę bym wam wszamał. Także nie ma problemu. Jestem za. Zgodził się chłopak. No to ustalmy zasady, żeby wszystko było jasne. Można się chować wszędzie w całym domu, tylko nie na strychu i nie na dworze. Tam zresztą i tak nie ma dobrych kryjówek. Liczymy do 20, żeby było dość czasu na wybranie skrytki, zwłaszcza, że ty nie znasz domu. Powiedział triumfalnie. No i wiadomo, każdy ma swoją kolejkę. Raz ty szukasz, raz ja. Dobra, ale liczymy na zewnątrz, żeby było fair. Wtedy każdy będzie miał równe szanse i będzie sprawiedliwie, skoro i tak chowamy się tylko w domu, powiedział stanowczo. Spoko, mnie pasuje. To co, zaczynamy?
Tak, ja chcę pierwszy szukać. Zaklepał Ernest. No, niech będzie. Wszystko mi jedno w sumie, mogę się pierwszy chować. Super, to ja lecę na dół, a ty idziesz ze mną, żebyś nie miał tak łatwo. Ja tylko wyjdę na dwór i zaczynamy. Po chwili Ernest stał przed domem, obrócony tyłem i z zasłoniętymi oczami. Właśnie kończył odliczanie, rzucił jeszcze okiem na psa i wszedł do środka. Gra się rozpoczęła. Pierwsza runda nie trwała jednak zbyt długo, bo pomimo, wydawałoby się, świetnej znajomości domu i najlepszych miejsc na ukrycie się, Andrzej wybrał niezbyt imponujące. Schował się w zaciemnionej na niebiesko kabinie prysznicowej w łazience na parterze, zaraz obok salonu. Przykucnął w rogu, dosunął do siebie drzwi z obu stron i widać miał nadzieję, że to dobry pomysł i że to wystarczy. Ale Ernest znalazł go po pierwszych 2 minutach od rozpoczęcia i to zdecydowanie nie było trudne. O, serio, mały, skitrałeś się pod prysznicem? Powiedział autentycznie zawiedziony. Mając taki dom i znając go na wylot, wybrałeś prysznic? Ojeju, no i co się takiego stało? Za pierwszym razem tylko to przyszło mi do głowy, a bałem się, że zabraknie mi czasu. Tak, jesteś cwany, a zobaczymy, gdzie ty się schowasz. Rzucił rozgorączkowany. Żebyś się nie zdziwił, pomyślał Ernest, a na twarz znowu powrócił mu ten jego złowieszczy uśmieszek. Dobra, teraz ja. Dawaj, bo nuda. Uciekaj na dwór. Andrzej wyszedł prawie purpurowy ze złości i zaczął odliczanie. Ciągle czuł, że Ernest pokazuje mu swoją wyższość nad nim i stara się go ośmieszyć albo przynajmniej zdenerwować. Szybko się jednak ogarnął i postanowił, że nie da mu tej satysfakcji. 17, 18, 19, 20, szukam! Krzyknął głośno i wszedł do domu. Przeszukał cały parter. Był wszędzie. Sprawdził salon, pokój gościnny, szafę w korytarzu i łazienkę, w której sam się schował. To oznaczało, że Ernest musiał się schować na górze i to prawdopodobnie w jego pokoju. Miał tam jedną wnękę za ścianą, która świetnie się do tego nadawała. Poszedł szybkim krokiem na piętro i otworzył drzwi, ale nie znalazł tam Ernesta. To samo w kuchni i w pokoju mamy. Zaglądał pod łóżko, do szafy, sprawdził też, czy nie schował się za drzwiami do pokoju. Nic, pusto. W tym momencie Andrzej zaczął się mocno zastanawiać, gdzie on mógł się tak dobrze schować, skoro sprawdził już dosłownie wszystkie pomieszczenia w domu, a zasady zostały wcześniej jasno określone. Stał teraz na piętrze i wpatrywał się w białe drzwi z przekrzywioną klamką. Serce mimowolnie zaczęło mu szybciej bić, a ręce zrobiły się wilgotne. Już wiedział, gdzie jest kuzyn. Andrzej podbiegł do drzwi, ale dopóki nie czuł, że musi złapać za klamkę, wolał tego nie robić. Ernest? Ernest! Ty tam jesteś? Tam nie ma światła, Ernest! Ja tam nie wejdę! Mówił przez zamknięte drzwi, a był już tak przestraszony, że brzmiał, jakby za chwilę miał się rozpłakać. Nie dostał żadnej odpowiedzi. Wiedział doskonale, co to znaczy. Musiał tam wejść. Czuł, że dla kuzyna to była świetna zabawa jego kosztem, ale on miał już miękkie kolana. Nacisnął delikatnie na i tak już rozklekotaną klamkę i lekko pchnął drzwi do przodu. Od razu uderzył go w nozdrza dziwny smród. Chłopiec wiedział, co to. W zeszłym roku byli z mamą w górach na termach i były tam specjalne baseny lecznicze, które bardzo mu się nie podobały. Nawet nie mógł tam wejść, bo od razu szczypały go oczy, a zapach był praktycznie nie do zniesienia. Siarka, pomyślał. Przed sobą zobaczył jedynie stare, betonowe schody prowadzące wyżej i jeszcze starszą, drewnianą barierkę wyrastającą z podłogi, po ich obu stronach na górze. Wyglądała jak jakaś zagroda. Była to jedyna część domu, w której nie był i chyba tego się bał najbardziej. Ernest, wyłaź! Powiedział szeptem gdzieś w głąb. Już wystarczy. Świetnie się schowałeś, ale nie każ mi tam wchodzić. Błagam cię! Nic. Zero odpowiedzi. Andrzej miał dość. Wiedział, że musi po niego iść i go znaleźć, jeżeli ma być koniec gry. Zebrał się w sobie i postawił stopę na pierwszym stopniu. Drzwi zostawił otwarte, na wszelki wypadek.
Nie chciał się tam zamykać. I tak było już dostatecznie ciemno. Wejdzie na chwilę. Szybko go znajdzie i wrócą. Mama się nawet nie zorientuje. Zaczął się wspinać po schodach. Z każdym kolejnym krokiem robiło mu się coraz gorzej. Nie powinno go tu być. Ernest okazał się paskudnym kłamcą. Obiecał mu, że tam nie pójdzie. Swoją drogą to był pod wrażeniem, że się nie bał. Nie dość, że wlazł, to jeszcze siedział tam nie wiadomo ile w tych ciemnościach i smrodzie. Im chłopiec był wyżej, tym kwaśny odór był mocniejszy. Już zaczynało mu się kręcić w głowie, kiedy schody się kończyły. Stał teraz na szerokiej kładce, z której musiał zeskoczyć, żeby znaleźć się na względnie płaskiej powierzchni. Pomimo, że było to poddasze, panował tam przeszywający chłód. Dzięki łunie światła, która dostawała się do wnętrza przez świetlik, nie było całkowicie ciemno. Chłopiec postanowił się w końcu ruszyć z miejsca. Naprawdę nie miał ochoty przebywać tam dłużej, niż to było konieczne. Przeszedł kilka kroków, rozglądając się przy tym na wszystkie strony. Coś przebiegło mu między nogami. Krzyknął głośno, ale nic się nie wydarzyło. Boże, co ja tu robię? Powiedział sam do siebie, łapiąc się za głowę. Koszulka lepiła mu się już do pleców. Znowu bał się ruszyć. To pewnie tylko jakaś mysz albo inny szczur. Przecież mieszkam na wsi. Już chciał iść dalej w głąb, gdy do jego uszu dobiegł bardzo niepokojący, ale wyraźny dźwięk. Coś z dalszej części strychu, jakby za nim wydało z siebie kilka szybkich, głośnych sapnięć. Rozpoznawał ten odgłos. Podobny dźwięk wydawały konie w zagrodach, które nierzadko mijał na spacerach. Nie chciał się obracać. Tak bardzo nie chciał tego robić. Włosy kleiły mu się do czoła i czuł, jak wiotczeją mu mięśnie. Mimo wszystko, na drżących nogach spojrzał za siebie i zamarł. Jego oczom, które przyzwyczaiły się już do znikomej ilości światła, ukazały się dwa czerwono tlące się punkty w najdalszej części strychu. Widział je wyraźnie. Bez wątpienia były to oczy. Oczy, jakich nie widział nigdy dotąd, w dodatku patrzące prosto na niego. Nie to było jednak najgorsze. Najgorsze było to, że zaczęły się zbliżać. Sekundę później z ciemności wyłoniła się para kopyt, a zaraz za nią druga. Andrzejowi wydawało się, że śni. To nie było możliwe. To, co się właśnie działo, nie było możliwe. Patrzył z niedowierzaniem na to, co stało przed nim i stopniowo zmniejszało odległość między nimi. Tors tego czegoś pokryty był gęstym, czarnym futrem czy wełną. Ciężko było to dostrzec. Głowa z kolei była poorana licznymi zmarszczkami i miała dziwnie szary kolor. Nozdrza zwężały się i rozchylały w ciężkim dyszeniu. Jednak tym, co przeraziło Andrzeja najbardziej, było to, że stworzenie posiadało rogi, duże i powykręcane. Wyglądały jak z najczarniejszego koszmaru. Chłopak czuł, jak nogi się pod nim uginają. Miał wrażenie, że zaraz zemdleje. Chciał się przeżegnać, ale strach sparaliżował go na tyle, że nie mógł ruszyć ani ręką, ani nogą. Ale kiedy zobaczył ręce tego czegoś, chude i zakończone pazurami, to było już za wiele. Adrenalina z taką siłą uderzyła do głowy dziecka, że natychmiast puścił się pędem w stronę schodów. Nie oglądał się już na kreaturę. Chciał tylko stamtąd uciec. Słyszał szybszy stukot kopyt za sobą, ale się nie obrócił. Dopadł do drzwi, ale o dziwo te były zamknięte. Szarpnął z całej siły, ale nawet nie drgnął. Spróbował jeszcze raz. Nic. Serce podchodziło mu do gardła. Ratunku! Błagam, Ernest, przyjdź tu! Otwórz te drzwi do cholery! Wrzeszczał i szamotał się z klamką, ale drzwi nie były zatrzaśnięte, ani nawet się nie zacięły. Jakaś siła trzymała je od drugiej strony i Andrzej to czuł. Pchał je do przodu. A z zewnątrz był tak silny opór, jak gdyby ktoś lub coś napierało na nie z całej swojej siły, byle tylko się nie otworzyły. Na chwilę się obrócił i dopiero teraz zobaczył długie, czarne włosy spływające po ramionach stwora.
Był już na schodach i pomimo kopyt świetnie sobie z nimi radził. Był coraz bliżej. Pomocy! Błagam, ktokolwiek! Niech ktoś tu przyjdzie! W tym momencie poczuł silny uścisk na ramieniu. Ból wywołały silnie wbijające się w skórę pazury. To coś odrywało go od drzwi i obróciło w swoją stronę. Wtedy już wiedział, że to koniec. Wszelka nadzieja zgasła, a chłopiec poczuł tylko, jak robi mu się duszno. Stwór patrzył na niego z góry wzrokiem, którego nie da się nijak opisać. Dlaczego? Szepnął, nie mając już sił. Dlaczego? Ja nie chcę. Łzy kapały na betonowy grunt niczym groch. Potwór otworzył pozaklejaną jakąś wydzieliną paszczę, ukazując dwa rzędy ostrych jak brzytwa, zakrzywionych zębów i długi język. Było to ostatnim obrazem, jaki Andrzej widział. Potem nie było już nic. Ernest wciąż kulił się pod parapetem na balkonie. Musiał zasłaniać twarz rękoma, bo słońce świeciło mu prosto w oczy i grzywka niewiele tu pomagała. Już go bolały plecy i nogi. Miał wrażenie, jakby minęło już z pół godziny, od kiedy tam siedzi. Czuł, że zaraz stamtąd wyjdzie i pokaże temu małemu szczylowi, jak się szuka, bo chyba tamtym razem nie wystarczyło. Ileż można było szukać kogoś we własnym domu? Czyżby przeszedł samego siebie i jego pomysł ze schowaniem się na balkonie był aż tak dobry? Przecież to nie była jakaś wielka filozofia, sprawdzić też tutaj. Balkon to nadal część domu, więc chyba logiczne, że też wchodzi w grę. Ja pierdzielę, jak ludziom trzeba wszystko tłumaczyć! Irytował się, wchodząc do środka. Wyszedł na korytarz, na piętrze i stanął przy schodach. Ej, młody! Poddajesz się? Już mi się nie chce w to grać, za stary chyba na to jestem. Widocznie ty jesteś beznadziejny tak samo w chowaniu się, jak i w szukaniu. Ale już trudno, to niczyja wina. Chodź tu, bo już serio mega głodny jestem! Nikt się nie odezwał. Ernest miał dziwne i nieodparte wrażenie, jakby w domu nie było żywego ducha. Zrobiło mu się trochę nieswojo. Ej, no nie zgrywaj się! Sorry za tamto, ale no nie obrażaj się, bo jak matki wrócą, to będę miał przerąbane, no! Wychodź! Jego wzrok padł na białe drzwi. Zastanawiał się, czy Andrzej mógł tam wejść, skoro tak się bał. Może pomyślał, że tam jest. Co prawda miał zamiar się tam schować, ale dopiero później. Jakoś później, żeby dzieciak nabrał do niego zaufania. Dopiero potem wykręciłby mu z chęcią taki numer. Ale teraz? No nic. Wyglądało na to, że musiał sprawdzić. Ale wraz z tą myślą ogarnęło go jakieś dziwne uczucie niepokoju. Zbliżył się do drzwi. Nacisnął klamkę i od razu poczuł mocny zapach siarki.